Artur, jakie to uczucie być na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji w swojej karierze piłkarskiej? Uczucie jest podobne do poprzednich zgrupowań. Ja cieszę się, że zawsze tutaj przyjeżdżam. Przyznam się, że jestem trochę zmęczony już całym szumem medialnym i wszystkimi sprawami z tym związanymi z meczem i tak dalej. Ale no jak zawsze jest tutaj bardzo miło i to, że tutaj jestem po raz ostatni, daje się powoli we znaki. Dzisiaj piękne zachowanie kibiców Legii Warszawa, którzy odwiedzili mnie tutaj w hotelu, palili racę, piękne transparenty. Przyznam się, że łza się uroniła, nie jedna. Jest naprawdę bardzo fajnie. Ktoś powoli do mnie dociera to, że to już dzisiaj. I dlatego pewnie te emocje są coraz bardziej wyraziste. Rzeczywiście po tych 64 meczach, teraz będzie 65, masz jakiś taki flashback, widzisz te wszystkie spotkania, czy na razie jesteś po prostu skupiony na tym i nie masz w ogóle czasu się zastanawiać na tym, co się wydarzyło? Poprzez to właśnie, że dużo się bardzo dzieje, to nie mam nawet czasu dobrze powspominać. Ktoś tam przy okazji posiłków wspomina, co po niektóre mecze. Ja jednak nigdy jakoś nie przywiązywałem bardzo uwagi do tych poszczególnych meczów. Pamiętam tylko te albo dobre, albo wręcz odwrotnie. I te najbardziej zapadły mi w pamięci. A ty w ogóle śledzisz media sportowe? Bo nie ma teraz portalu, gazety, która nie pisze o Borucu. I co nie jest zwykle oczywiste w przypadku piłkarzy, piszą tylko dobrze o tobie. Także czy ty w ogóle to śledzisz, czytasz, czy w ogóle nie przywiązujesz w ogóle do tego uwagi, co się dzieje w mediach? Oczywiście, zdarza mi się przeczytać coś, czy to na jakichś stronach internetowych, czy ewentualnie gazetach, czy oglądam nawet też czasami telewizję i rzeczywiście da się zauważyć, że moja twarz i wiadomości o mnie są wszędzie. Ja nie lubię ogólnie takiego szumu. Może to, że jest to ostatni mecz i że żegnam się z reprezentacją, to powoduje. A to, że piszą o mnie bardzo, bardzo fajnie, to wydaje mi się chyba bardzo, bardzo przyjemne. Też chyba nie czas, żeby pisać coś złego. A ty, patrząc na te zachowania kibiców, na te bardzo przychylne artykuły, masz świadomość tego, jak jesteś ważną osobą dla wielu ludzi, dla tysięcy kibiców? Człowiek, żeby być w cudzysłowie normalnym, może myśleć o tym, że o tyle tysięcy ludzi mnie kocha, czy ty starasz się... Normalnym? Ja wiem, że jestem zmanierowany trochę poprzez to, że grałem w piłkę i że że ludzie oglądają ten sport, tak? No myślę, że to też jest w mojej głowie, jednak... Przyznam się, że to do końca nie zdawałem sobie z tego sprawy, że aż w ten sposób jestem odbierany i to, co pokazują w tym czasie kibice, jest naprawdę czymś fantastycznym, za co muszę im podziękować, bo to przede wszystkim dla nich robiłem to, co robię. Czujesz, że ta atmosfera na tym twoim ostatnim zgrupowaniu wobec twojej osoby jest zupełnie inna? Myślę, że nie. Nigdy nie byłem jakimś złym kolegą, więc nie wiem, to, że jestem arogancki, nie znaczy, że jestem złym człowiekiem i... Chyba dlatego przede wszystkim mnie koledzy lubią. Zakręci się łza po meczu z Urugwajem? O tym jestem przekonany. Już dzisiaj dałem próbkę swoich możliwości właśnie przy okazji wizyty kibiców.